wschodami gwiazd i zachodami odmierzam czas, liści kolorami odmierzam czas, nie używając dat. Czekaniem na niespodziewane, stracony szans, rozpamiętywaniem odmierzam czas, nie używając dat. Gwiazd bliżej dna, jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja. Z kiełku dni w morzu dat, własny swój zaczny ślad, własny ślad. Zużytych słów, przesypywaniem, gubieniem dróg. Odnajdywaniem odmierzam czas, nie używając dat. Bez godzin i bez kalendarzy, długością dni, zmiennością zdarzeń odmierzam czas, nie używając dat. Nie liczę godzin i lat, życie mija, nie ja. Bliżej gwiazd, bliżej dna, jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja. Z kiełku dni w morzu dat, własny swój znaczny ślad, własny ślad. Kalendarzy, długością dni, zmiennością zdarzeń odmierzam czas, nie używając dat. Państwo, witam serdecznie, ja tylko zabiorę teraz jedno zdanie z powitaniem wszystkich zebranych tutaj na uroczystości, a na początek wystąpią przed Państwem grupa sześciolatków, jednym z młodszych przedszkolaków. Brawo, Dawid. Thank you.
panowie. Witam na jubileuszu 50-lecia naszej szkoły. Jest to szkoła Kurczy Wielkiej. Jest to szczególna okazja, aby zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co było, ale na to, co też będzie. Tak jak nasze hasło mówi, przeszłość przenoszą nas wspomnienia. Pewnie to ten dzień dzisiejszy i wieczór dzisiejszy to będzie takim wieczorem pełen wspomnień. Ale też przyszłość przenoszą nas marzenia. Marzenia, które każdy z Was ma, a przede wszystkim mają te nasze dzieciątka, które wychowujemy i kształcimy. Czuję się zaszczycona, że mogę wprowadzić się taką uroczystość, ten piękny jubileusz. Ale jestem jeszcze bardziej miły i zmiennie, że w takim gronie. I tak szczególnie witam na naszej uroczystości przewodniczącego Rady. Proszę mi wybaczyć, tak, pana Jana Mielkosia. Burmistrza gminy Radomyśla Wielkiego, pana Józefa Rybińskiego, małżonka. Zastępcę burmistrza gminy Radomyśla Wielkiego, pana Stanisława Łączaka. Panią Gwizdę Zako, senatorkę oświaty w Rzeszowie, panią Narzyną Nielecką-Kosią. Byłego dyrektora, domniejszego tej szkoły, tutaj jednego z najważniejszych osób, pana Jana Rolego. Witam również proboszcza parafii w Kurczy Wielkiej, księdza doktora Andrzeja Starza. Witam sołtysa z Sołectwa Kurczy Wielkiej, pana Marka Polaka. Radny Kurczy Wielkiej, pana Józefa Siewaga i Ferdynanda Rybę z małżonką. Witam całą Radę Społeczną Kurczy Wielkiej. Witam również prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Kurczy Wielkiej, pana Piotra Molaka. Witam prezesa LKS Kierownica, pana Wiesława Molaka. Przewodniczącą Rady Osiedla Państw Możemy Haga. Witam również zastępcę pana Andrzeja Dobronia. Są z nami również dyrektorzy szkół w gminie Radomyśl Wielki, pani Stanisława Szyper. Pan Jan Zyskolbusz. Będziemy ich witać. Witam również moją Radę Sołecką, Radę Rodziców, przepraszam. Witam na spotkaniu najliczniejsze grono, grono naszych absolwentów, rocznik 59. Bardzo nam miło gościć wszystkich emerytowanych nauczycieli, byłych pracowników szkoły, jak zarówno nauczycieli, jak i pracowników oświaty. Thank you.
naszej szkoły. Szkołę, która została odnowiona w ostatnim czasie. O poświęcenie tablicy pamiątkowej w okazji 50-lecia szkoły oraz o błogosławieństwo nas wszystkich, aby nam się darzyło przez następne 50 lat. No może nie Państwo nie polecajmy dla wszystkich, którzy przyczynili się do odnowienia i piękna już dzisiaj szkoły. Ojcze nasz, który się zmieni, święcie imię Twoje, święć Królestwo Twoje, a na Twoja Twoja, jako w niebie, tak na ziemi, dla naszego powszechnego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Następuje to modlitwa poświęcenia szkoły. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam pozwalasz dzisiaj poświęcić ten piękny budynek, wzniesiony, zapomniony do przekazywania wiedzy, prosimy nie wszyscy, którzy będą tu zawsze przychodzić, nauczyć się wiedzy, zdobyć ją z miastem, a Ciebie poznawać, czuli się naprawdę, urzeczeni, korzystali z opiekością serca. Pobłogosław ze wszystkich pomieszczenia ten budynku, tę piękną tablicę pamiątkową, by panowała w nim miłość i zgoda przez Chrystusa Pana naszego. Zanim go Państwem policznie poproszę o zmienię na budynek, tak serdecznie pogratulować Panu Burmistrzowi, Pani Dyrektor tego pięknego, smutnego dzieła i dostarczam, że się na licencji naszej społeczności szkolnej oraz wszystkich obiadowawców będzie zgodnie z życzeniem Pani Dyrektor w późniejszym terminie. Wielki Bóg zapłać, zobowiązki, a w tym momencie nastąpi uroczyste zamontowanie naszej tablicy na zewnątrz szkoły i przedstawicielski grona pedagogicznego, Rady Rodziców i naszego samorządu wszystkiego. A ja bardzo proszę o zabranie głosu nauczyciela historii, pana magistra Dariusza Niedbałowskiego, który przedstawi nam, a niektórym przypomni, historię szkoły, w ogóle szkoły w Turczy Wielkiej, nie tylko tego budynku. Bardzo proszę. Początki oświaty w Dulczy Wielkiej datowane są na schyłek XIX wieku. Miejscowość, jak i cała ówczesna Galicja, należała do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Własnością większości gruntów rolnych byli wówczas hrabowie raczyńscy z Dębicy. Wieś należała do powiatu piżnieńskiego. Parafia rzymskokatolicka mieściła się w Zdziatwie. W 286 domach mieszkało 1528 mieszkańców. We wsi była szkoła etatowa i jednoklasowa. Powstała w 1878 roku. I pierwszym nauczycielem był Jan Zawiśla. Drewno na budowę tej szkoły zostało kupione od właściciela karczmy. Szkołę wybudowano w miejscu dzisiejszego domku nauczycielskiego. W miarę rozwoju cywilizacyjnego jednoklasowa szkoła przekształciła się w 2, 3, 4 i 5-klasową. Klasa piąta była wtedy dopełniająca, a ponieważ lekcje odbywały się raz w tygodniu, nazywała się szkołą niedzielną. Wówczas ponad 80% ludności wsi było analfabetami. To też szkoła spełniała bardzo ważną rolę. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku szkoła była już 6-klasowa powszechna. Intensywnie zaczęło rozwijać się życie kulturalno-oświatowe. Kierownikiem szkoły do 1944 roku był pan Jan Lejko z Mielca. Funkcję nauczyciela pełniły Bronisława Lejko, żona kierownika oraz Olga Grabowska. Naukę religii do 1938 roku prowadził wikariusz ze Zdziarza, ksiądz Józef Solar, a później proboszcz parafii Dulcza Wielka, ksiądz Stanisław Szafrański. Druga wojna światowa przerwała działalność szkoły. Liczba analfabetów we wsi ponownie wzrosła. Młodzież wyłącznie zajmowała się rolnictwem. Od sierpnia 1944 roku do stycznia 1945 przez wieś przebiegała linia frontu.
Ludność została wysiedlona, budynki zostały znacząco zniszczone, a koło szkoły mieściło się dowództwo wojsk radzieckich. Po wojnie życie wsi zaczęło wracać do normy. Kierownikiem szkoły została pani Janina Baranowa, a od 1947 roku pan Michał Smaczniak, pochodzący z Żochowa. Pan Jan Rolle zaczął pracować w szkole w Dulczy Wielkiej od 1947 roku, a w 1951 roku został jej kierownikiem. Budynek starej szkoły był drewniany, parterowy, zaledwie z trzema salami lekcyjnymi. Ze względu na trudności lokalowe młodzież dodatkowo uczyła się w dwóch salach wynajętych na wsi w punkcie katechetycznym. Kiedy w latach 50. zaczęło brakować miejsca do nauki, kierownik pan Jan Rolle zdecydował się podjąć starania o zezwolenie na budowę nowej szkoły. Ówczesne władze, zafascynowane hasłem rządu 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego, zgody takiej udzielili. Pierwsza cegła została wmurowana przez pana Jana Rollego w obecności pracowników Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w czerwcu 1964 roku. Kierownikiem budowy był pan Ratuśnik, a majstrem pan Furga.